tylko go połóż mi gdzieś, żebym ja go sobie. I później mi go odbierz. Tak. I ty, nie? Prawda. Kurde, moje dziecko to powinno. Nie wiem. Dobry ten bałagan, taki jakiś trochę jest, nie? Za czysty. Za czysty. Za regularny. Co to jest dobry bałagan? Jak się nad nim nie zastanawiasz. Nie zrobiłam, żeby mi dziecko trochę bałaganu zrobiło. Coś jest nie tak w tym bałaganie. Pomóżcie mi, ja nie wiem, jaki burdel zrobić. Dobra, zrobię ci burdel. Kto chce zrobić? O, dzieciaki, może chcecie burdel zrobić? A no nie, to już wiesz. To wtedy będzie. Cieplejszą taką po prostu. To będzie takie słoneczko wtedy. Będzie fajny ten, a poza tym będzie bardziej widoczne auto w tle, które jest bardzo dobre. Nic nie widać, nie? Ciężko z tym brudem ustawić. Już teraz zbyt. No, to jest burdel. Dobra. Szczęśliwy jak ja, to nie ma z tym problemu. Przecież moje życie jest teraz takie ciekawe. Jak mam ochotę robić gerber broku, to zrobię. Jak mam bardziej szalony pomysł, to sobie odwalecie lecimy w sosie. O, widzisz? Widzisz? O, ty widzisz. Widzisz, ci, co mają dzieci, to dokładnie wiedzą, o co mi chodzi. S-E-N. Sen. Herbatki? Robiłam przedwczoraj, a mój mąż bardzo lubił. Teraz to się inaczej przechodzi obok robotników. Człowiek przechodzi, nie słyszy żadnych gwizdów za sobą. Żadnych obleśnych, seksistowskich uwag, których za nic w świecie nie chciałabyś usłyszeć. Kropa. Ale może nie zauważyli? I żal ci tych bydlaków, że nie mogą swojej bydlęcości realizować. A jednak zdążyli zgłaśnić biskup wiele. A widzieliście te młode mamy w Galii i Wiwie? Ten numer do ich lekarzy. Dzięki tej książce zrozumiałem, że chcę zostać młodą mamą Andrzej Duda. Albo dietetyków. Albo grafików. Już nie będę posyłał ludzi na wojnę. Teraz chcę posłać dzieci do przedszkola. Antoni Macierewicz. Nic! I nagle mój wywód przerywa pytanie. Przepraszam bardzo. A kiedy pani rodzi? Po roku temu! Prosimy o nieprzychodzenie matek. Drugi akt.